Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do systemu dziesiętnego, dlatego że już od wczesnego dzieciństwa się z nim oswajamy. No jest to jeden z wielu możliwych systemów zapisywania liczb, tak jak już mówiłem w poprzednim filmie. Jest to system oparty na podstawie 10, co oznacza, że żeby go używać, potrzebujemy 10 symboli, 10 cyfr. I dowolną liczbę za pomocą tych 10 cyfr możemy zapisać, ponieważ jest to system pozycyjny. O tym, co znaczy dana cyfra. Decyduje jej pozycja w tym napisie, który używamy do zapisania liczby. Czyli na przykład tutaj mamy cyfrę jedności, tutaj mamy cyfrę dziesiątek, tutaj mamy cyfrę setek. Tak jak powiedziałem, możemy używać innych podstaw i w poprzednim filmie pokazałem przykład system o podstawie 2. I tę samą liczbę 231 zapisaliśmy w systemie dwójkowym, w którym wykorzystujemy tylko dwa symbole: 0 i 1. I w tym systemie ta liczba ma taką postać, jak tutaj jest napisane, składa się z tych 8 cyfr. I to jest inne przedstawienie tej samej liczby. No i mówiłem, że możemy mieć systemy o podstawach innych: 3, 4, 5 i tak dalej. Ale możemy mieć również systemy o podstawach większych niż 10. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki system wymyślić. No i kolejnym systemem pozycyjnym, którego się używa, oprócz systemu 10 i dwójkowego, to jest system szesnastkowy. Czyli system, gdzie podstawą jest 16. No jest to system szesnastkowy, czasami nazywa się go również heksadecymalnym. Heksadecymalny, bardzo trudne słowo, ale może warto je znać. Szesnastkowy albo heksadecymalny to jest dokładnie to samo. No i skoro mamy system oparty o podstawę 16, to znaczy, że będziemy potrzebowali 16 cyfr. Żeby zapisać dowolną liczbę. No to możemy wykorzystać te 10, które już znamy: czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale potrzebujemy jeszcze kolejnych 6 cyfr. No i tradycyjnie używa się kolejnych liter alfabetu na oznaczenie tych cyfr: czyli używa się litery A, B, C, D, E, i F. I każdą liczbę zapisuje się za pomocą tych 16 cyfr. Teraz te litery A, B, C, D, E i F używamy jako cyfry. Co oznacza, że kiedy w tym napisie, który oznacza liczbę, pojawia się litera A, to nie znaczy, że mamy powiedzieć A, kiedy się pojawia B, to nie znaczy, że mamy powiedzieć B. A oznacza po prostu 10. W systemie dziesiętnym zapisalibyśmy to tak. A w systemie szesnastkowym dziesiątkę zapisujemy A. 11 w systemie szesnastkowym zapisujemy po prostu jako B. C oznacza 12, D oznacza 13, E oznacza 14, a F oznacza 15. Po prostu te liczby w systemie szesnastkowym zapisujemy również za pomocą jednej cyfry. No i teraz dla przykładu pokażę, jak tę liczbę 231 zapiszemy w systemie szesnastkowym. W systemie szesnastkowym liczba 231 ma taką postać. To jest E. 7. Tak wygląda ta liczba. Komuś może się to kojarzyć bardziej z grą w statki niż z liczbą. No ale właśnie w systemie szesnastkowym E jest jedną z cyfr. I co to jest za cyfra? To jest cyfra, która oznacza liczbę szesnastek. Tak? W systemie dziesiętnym było tak, że ta ostatnia cyfra po prawej stronie to była cyfra jedności. W dwójkowym też. Czyli cyfra, która oznacza szesnastki do potęgi zerowej. Czyli to są jedności. To jest cyfra jedności. No i w każdym systemie ta ostatnia cyfra to jest cyfra jedności. Natomiast ta cyfra E, ona stoi na miejscu szesnastek. Tak jak w systemie dziesiętnym ta cyfra oznaczała, że należy ją pomnożyć przez 10 do pierwszej, w dwójkowym należało pomnożyć to przez 2 do pierwszej, to tutaj mnożymy przez 16 do pierwszej. Czyli to jest cyfra szesnastek. Jak napiszę, to są szesnastki. Szesnastki. Więc co to znaczy E7? No to znaczy, że mamy E16. E16. I dodać do tego 7 jedności. 7 jedności. I to jest nasza liczba. Tak jak w systemie dziesiętnym, to oznaczało, że mamy. Dwie setki 2 razy 100 dodać 30, 3 razy 10, dodać 1 razy 1. Tak samo tutaj mamy E16 i 7 jedności. Na co to jest E16 E to jest 14. Czyli gdybyśmy chcieli teraz zapisać to z użyciem systemu dziesiętnego, prze, przeliczyć jak gdyby, przetłumaczyć na system dziesiętny, to byśmy napisali, że to jest 14, bo E to jest 14 razy 16 do tego dodać. 7 jedności, czyli 7 razy 1. To jest dokładna analogia do tego, co tutaj było. Dwie setki, trzydziesiątki na jedność. To tutaj mamy 14 16 i 7 jedności. No i możemy obliczyć, ile to jest. 14 razy 16 to jest 224, a 7 razy 1 to jest po prostu 7. To jest oczywiście 7. Jak dodamy 224 do 7, no to dostajemy oczywiście 231. Czyli znowu tę samą liczbę, tylko przedstawioną w innym systemie liczbowym. Wszystkie te trzy przedstawienia, to które mam tutaj, 231, to tutaj 11100111 oraz to, które tutaj na dole mam, e7, to są trzy różne przedstawienia tej samej liczby. Tę samą liczbę możemy zapisać w różnych systemach. Ona będzie jako napis wyglądała różnie. Ale jako liczba będzie miała zawsze tę samą wartość. Można przetłumaczyć jej wartość z każdego systemu na każdy inny, i to będzie zawsze ta sama liczba, tylko inaczej zapisana. No jak widzimy, systemy, które są oparte o różną podstawę, mają różną liczbę symboli. Im większa podstawa, tym więcej symboli potrzebujemy. No i widzimy, że te systemy, gdzie mamy mało symboli, na przykład o podstawie dwóch, to są takie, w których ta sama liczba będzie zapisana za pomocą wielu cyfr. Ten napis oznaczający tę liczbę będzie długi. Tutaj ma aż 8 cyfr. W systemie dziesiętnym ta liczba zapisana jest za pomocą trzech cyfr, a w systemie szesnastkowym tylko za pomocą dwóch. Czyli widzimy, że jak mamy dużo cyfr, to te napisy są krótsze, dlatego że na każdym miejscu możemy zmieścić dużo więcej informacji. Na przykład kolejna cyfra tutaj w systemie szesnastkowym, gdyby tutaj jakaś była, to jest cyfra, która oznacza... Ile jest 16 do potęgi drugiej, czyli ona mnoży 256. No i teraz jeszcze na zakończenie, dlaczego akurat system szesnastkowy jest używany najczęściej, poza systemem dziesiętym i dwójkowym? No, okazuje się, że on jest wygodny w wielu sytuacjach, dlatego że szesnastka to jest czwarta potęga dwójki. No i na przykład w komputerach również się używa systemu szesnastkowego, po to, żeby liczby zapisywać krócej niż, niż w systemie dwójkowym. No, na przykład kodowanie kolorów RGB. Kodowanie kolorów odbywa się za pomocą podania trzech liczb. Natężenie koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. No i natężenie każdego z kolorów podaje się za pomocą liczby w zakresie od 0 do 255. No i to jest akurat dokładnie tyle, ile można zakodować za pomocą dwóch cyfr w systemie szesnastkowym. Możesz sobie sprawdzić, możesz sobie policzyć. Ile to jest FF, zapisane w systemie szesnastkowym? Jako takie proste ćwiczenie. No jak chcesz, to możesz zrobić inne ćwiczenie, na przykład policzyć, ile to jest AF3, na przykład. No to akurat nie jest żadna, żadna szczególna wartość, tylko podaję to jako proste ćwiczenie do, do samodzielnego przeliczenia. No, tak czy inaczej, system szesnastkowy się przydaje, jest stosowany, no i warto go znać. W kolejnych filmach jeszcze więcej opowiem na temat systemów pozycyjnych o innych podstawach niż 10